Miałbyś tam czapkę! Zdejmuj czapkę! Zdejmuj czapkę, mordo, bo dostajesz pindol. Dobra, okej. Okay. Zdejmę. Witam was serdecznie w nowiuteńkim odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj mikrofon jest z boku. Czym to jest spowodowane? Ponieważ, kochani, dzisiaj będziemy testować wirtualną rzeczywistość. Coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. W sensie widzieliście na przykład w Pokémon Go. Ale nigdzie więcej. I w celach naukowych zdobyłem, prawda, mój telefon, który jest tutaj obok mnie. I będę dzisiaj testował, prawda, rzeczy, ale najpierw muszę puścić nagrywanie, więc spokojnie. Ale zanim zaczniemy, mamy już wyniki konkursu Smaczny i Zdrowy Posiłek do cyklu Siła Umysłu do wydarzenia Klasówka. Tym razem zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Szyszkowie, której pracę widzicie obecnie na ekranie, a poza nią wyróżniliśmy jeszcze 3 prace konkursowe. Trzeci cykl pod tytułem Przekąski z głową na kartę do wydarzenia Impreza dobiega końca i jak zwykle musicie przygotować swoją kartę dania. Czekamy na nie do 14 maja. Pozostało też bardzo mało czasu, żeby zgłosić wydarzenie do konkursu Jedzo Go, którego finałem jest mój przyjazd do waszej szkoły. Na nie również czekamy do 14 maja. Mamy też wciąż do rozesłania 1000 darmowych zestawów edukacyjnych. Namówcie swojego nauczyciela, by zgłosił waszą szkołę i klasę do programu Żyj Smacznie i Zdrowo na stronie żyjsmaczniejzdrowo.pl. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w twojej szkole. Okej, okay, nagrywanie trwa, mamy telefon, prawda, i mamy tutaj, ja mam tutaj dosyć sporo aplikacji, sporo gier, w które gdzieś tam pogrywam czasem, ale dzisiaj mam wam do pokazania właściwie cztery aplikacje. Dlaczego pokazałem trzy? Dlatego, że jedna jest niepewna, ponieważ tam niby gdzieś jest wirtualna rzeczywistość, ale nie chciałem dużo spoilerować z tej gierki sobie, żeby wiecie, żeby wam pokazać całkiem sporo, a nie kurczę tak po prostu na sucho. Więc tak, pierwsza gra, którą mamy, to jest gra, którą pewnie znacie i to jest gra Stack. Pewnie gdzieś ją widzieliście, nawet jeżeli nie znacie, i ona działa tak, zaraz wam pokażę jak, że musimy, prawda, stackować na siebie te takie platformy i one się układają, im wyższa wieża, tym lepiej. No i normalnie wygląda to, tak powiem wam, nie za wirtualnie rzeczywisto, ale można właśnie włączyć tryb, tylko muszę przegrać, że jestem zbyt wielkim kozakiem, prawda, żeby przegrać. Kochani, patrzcie, już mam 22 punkty, to jest chyba jakoś mizernie strasznie mało. No ale jest taka wieża, która wygląda w ten sposób i możemy sobie też włączyć tryb wirtualnej rzeczywistości, który widzicie tutaj, jest taki znaczek KR i możemy sobie go kliknąć i wtedy patrzcie, musimy sobie wybrać mój pokój, patrzcie, mam różową pościel, ale to nie jest gejowskie, jakby co, to w ogóle nie jest gejowskie. Musimy sobie znaleźć jakąś przestrzeń, na której moglibyśmy ułożyć tego stacka, tylko problem polega na tym, o właśnie, w ten sposób, tylko muszę się oddalić. No i patrzcie, teraz możemy sobie wybrać jakieś miejsce, tylko kurczę, to tak średnio nam to miejsce wybrało, no ale uznajmy, dobra, przewrócę może tak telefon. Jak sobie klikniemy, patrzcie, teraz tap to start, to będziemy układać właśnie tą wieżę i zaraz pokażę coś z tym fajnego, ponieważ jak teraz będziemy układać tą wieżę i skończymy ją układać, że teraz wyjątkowo dobrze mi idzie, chyba nigdy mi tak dobrze nie szło. Patrzcie, ona się zniża, bo tutaj nie może za bardzo rosnąć, no bo wiecie, kamera nie przesuwa się do góry, tylko my cały czas ją trzymamy. Ale zaraz zobaczcie, coś stanie, jak już skończymy budować tą wieżę, która naprawdę mi całkiem nieźle. What the heck? Jakie miałem kombo. To już jest 30 punktów, to jest chyba najwięcej, jak zrobiłem w całej tej grze, w mojej całej karierze. Co ja robię tutaj, całej karierze gamingowej? No i patrzcie, i to jest właśnie fajne, że teraz możemy całą tą wieżę sobie obejrzeć, bo ona sobie tutaj jest, prawda? Ona sobie tutaj stoi. To jest mega fajne, że można właśnie całą tą wieżę zobaczyć, tak samo jak w normalnej grze. Zbudujmy jeszcze jakąś taką naprawdę porządną tą wieżę, żeby kurczę było co oglądać. Przecież ja się teraz postaram stryhardować to, żeby mieć dużą wieżę. I to właśnie wymaga... O nie, już zbombiłem! Jezu, jak jestem beznadziejny w te gry komputerowe, to jest straszne. Przez to, że miałem taką przerwę od gier komputerowych, to jestem po prostu w nich teraz mega słaby i gram tylko w Minecrafta. Wpadnijcie na Minecraftowy kanał, bo tam już zaczęliśmy nagrywać filmy! No i dobra, mamy wieżę. Nie wiem, czy ona jest wyższa niż ta poprzednia, czy nie. Chyba nie. Coś tu się nawet zbugowało. I patrzcie, no nie wiem, no jest trochę wyższa. Dobra, czy nie możemy właśnie takie wielkie wieże budować? Jeżeli chodzi o taką rozszerzoną rzeczywistość w tej grze, to było na tyle, więc to wygląda całkiem fajnie. I przejdziemy sobie teraz do kolejnej gry, która nazywa się AR Dragon. I dlaczego ona się nazywa AR Dragon? Ponieważ patrzcie, macie na początku tutaj jajko. Mamy jajko i musimy teraz tapać, żeby ono się rozpierdzielało. I to jest mega fajne. Ja w ogóle widziałem tą grę gdzieś indziej. I ona się teraz rozwala i mamy jakiegoś takiego dragona. Już nie będziemy tam za bardzo wnikać w szczegóły, co to jest za dragon, jakiś taki różowy gejowski trochę. I my sobie zbieramy tego dragona. Dobra, przestań płakać, gościu, daj mi spokój. Teraz możemy nazwać tego dragona, nazwiemy go, nie wiem, Marcin. To jest nasz smoczek Marcin, okej, okay, confirm. I teraz chcę wam pokazać, co jest fajnego w tym, że patrzcie, możemy tego smoka wezwać, tylko... Kurczę, muszę tą klawiaturę gdzieś wywalić, chwila. O, tutaj będziemy mieli dosyć dużo miejsca, więc chyba się uda wezwać naszego smoka. Okej, okay, wzywamy go, zaraz zobaczymy, czy się uda. No, wzywasz się, pojawiasz się, gościu, malinowy, czy nie? Bo coś tak średnio ci idzie. Okej, okay, przylas. I patrzcie, mamy smoka, właściwie mogę go nawet...
mogę go nawet dotykać prawie, ale to jest mega fajne. Możemy normalnie łapać go, zobaczcie, ja łapię go za głowę, ale to jest mega ogólnie. Mogę go złapać na rękę, może mi siedzieć na ręce, więc to jest też całkiem spoko. Czy mogę go przenosić, tak średnio bym powiedział, więc on sobie stoi na razie w tym miejscu. I to jest ogólnie takie Tamagotchi, wiecie, pewnie wiecie, co to jest Tamagotchi, że musicie karmić tego zwierzaka, mu tam ciągle, patrzcie, on wystawia język, możemy mu wsadzić palec do buzi, patrzcie. I możemy go nakarmić jakimiś tam rzeczami, nie wiem, jabłkami, coś takiego, on sobie je jabłka, właśnie to jest mega fajne, możemy mu to rzucać i on to normalnie zjada, to wygląda jakby on był tutaj. I można oczywiście, wiecie, tam się z nim bawić, żeby on był szczęśliwy, na przykład, nie wiem, dawać mu piłkę, on jakąś piłką się bawi, odbija piłkę, tylko nie wiem, jak działa to odbijanie piłki, czy ja ją muszę odbijać. Ale możemy się właśnie z nim bawić, możemy też trenować go, żeby, wiecie, żeby był większy i silniejszy. Wow, spokój się, co ty tu lecisz, gościu? Patrzcie, ja mogę go w ogóle chyba podnosić, bo jak przytrzymuję na nim, zaraz, przytrzymuję na nim, to nie, mogę go chyba głaskać, bo ja teraz go... Co jest? Patrzcie, podniosłem go, nice! I mogę go przenieść w ogóle w inne miejsce domu, zaraz... O kurczę, spadł chyba. O nie, gościu, nie spadaj, spokojnie. Postawimy go, nie wiem, tutaj. O, i jest, patrzcie, to jest jakiś kryształ, który możemy zebrać. Całkiem fajne to jest ogólnie, że można takiego zwierzaka mieć właśnie obok siebie. Jeżeli chodzi o tą grę, to było na tyle, możecie sprawdzić więcej, jeżeli byście chcieli. I my lecimy dalej. Jest jeszcze taka gra, która nazywa się Arcade Plane. To jest całkiem fajna gra, bo to jest gra strategiczna. Te wszystkie to były takie, wiecie. Tamta była zręcznościowa, ta była Tamagotchi, a ta jest strategiczna, ponieważ patrzcie. Musimy tutaj wybrać tryb AR oczywiście na sam początek i sobie ustalić, gdzie będzie nasze miejsce. Look around. No fajnie, bo gdybyś już. O, dobra, okej. Tutaj sobie postawimy naszą tom i patrzcie. Na biurku normalnie wyrosła mi wioska. I mogę tutaj patrzeć. To jest taki samolocik, który sobie lata. I ja tym samolocikiem muszę zbierać gwiazdki, tylko tak, żeby go nie roztrzaskać o ziemię. O nie, mam low fuel, o nie, bo już za długo latałem. No i się rozwaliłem. Może nie jestem najlepszy w tą gierkę, ale jest ciekawa, więc spokojnie, patrzcie. Musimy tylko. Pokażę wam, o co chodzi. Na razie mam taką wioskę, która jest dosyć mała. I tu chodzi w tej grze o to, żeby tą wioskę swoją rozbudowywać przez zbieranie tych gwiazdek. Tylko zbieranie tych gwiazdek jest dosyć trudne, bo są takie skały, które nam trochę przeszkadzają. I są też te. Jest też benzyna, oczywiście, która mi maleje. Oj, zaraz ją stracę całą. Zlecimy sobie. No, okej, rozwaliłem się. Spokojnie, cierpliwości. I teraz patrzcie, teraz lecimy. Gwiazdka jest widoczna, zbierzemy ją. Dobra, przeżyłem to. Teraz musimy zebrać tą drugą, która jest tutaj. Jest, dobra, zebraliśmy ją. I teraz się pojawi jeszcze jedna. Jak ją zbierzemy, to rozwinie nam się miasto. Zaraz wam pokażę. Cyk. Okej, patrzcie, nasz samolot poleciał, tam gdzieś se leciał. A my mamy zbudowany już kolejny jakiś park nam urósł w mieście. I to jest właśnie o to chodzi w tej grze, że można zbierać sobie te gwiazdki, żeby sprawiać, że nasza wioska. Kurczę, tego mi się paliwo zaraz skończy. Żeby nasza wioska rosła, tylko trzeba uważać właśnie na te wszystkie przeszkody. Nice, znowu się udało i znowu jakiś bank urósł, coś takiego, nie wiem co to jest. Ja jestem ciekawy, co się stanie, kiedy nasze miasto będzie większe niż te skały, które są dookoła tego miasta. Bo to jest ciekawe ogólnie, tylko jest strasznie ciężko to zdobyć. Patrzcie, to już jest 5 gwiazdek, no to zdobyć 5 gwiazdek to już jest trochę wymagające, żeby się nie rozbić jeszcze w międzyczasie. Chociaż to chyba jest kwestia wprawy, bo ja też już coraz lepiej w to gram ogólnie. Patrzcie, zlecę sobie, zbiorę, dobra, tego mi się może nie udało, ale to już sobie zbiorę na luzie, pyk. I jeszcze została nam ostatnia gwiazdka, którą sobie zbierzemy teraz, okej, jest, nice. I wyrośnie nam, nawet nie wiem, co nam wyrosło w sumie. 4, 5 i uwaga, 6, dobra. Czyli rozbudowują się po prostu budynki. I patrzcie, w ogóle co jest ciekawe, ja się rozbiję. To tutaj w lewym dolnym rogu pokazuje nam, ile nasze miasto ma mieszkańców. Czyli mamy 50 tysięcy mieszkańców w naszym mieście. Więc to jest całkiem ogólnie nieźle i to jest właśnie na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Została nam jeszcze jedna gra i 21% baterii, więc mam nadzieję, że starczy. I to jest gra Tamagotchi Forever, czyli taka oryginalna gra od jakiejś tam firmy, która jest właśnie od Namco Bandai, z tego co widzę. I to jest gra z takimi oryginalnymi Tamagotchi. I tu ogólnie też mamy jakieś jajka, które się wykluwają, mamy ziomeczków, prawda? One są strasznie durne ogólnie, te ziomeczki, te Tamagotchi, które tutaj mamy. Ale tak samo jak z innymi możemy je właśnie myć, możemy je karmić. I gdzieś tutaj jest jakiś tryb właśnie wirtualnej rzeczywistości. Ale w związku z tym, że nie chciałem za bardzo tej gry przechodzić, nie chciałem za bardzo tego przechodzić, żeby wiecie, żeby nie zaspoilerować sobie za bardzo, ale gdzieś tutaj jest właśnie tryb jakiejś wirtualnej rzeczywistości, tylko ja muszę go znaleźć. Ale jak widzicie, ta gra jest dużo bardziej rozbudowana, bo tutaj mamy jakieś gierki, w które możemy grać, żeby naszego Tamagotchi karmić i tak dalej, więc to jest całkiem spoko. Nie ma to chyba tego, nie mogę znaleźć tego trybu. Wiem, że gdzieś jest tutaj ten tryb wirtualnej rzeczywistości, ale nie mogę go znaleźć, więc właściwie to możemy skończyć na tym momencie. Więc ja już wam, kochani, dziękuję, tego wyłączę nagrywanie. Jeżeli chcielibyście więcej gier w wirtualnej rzeczywistości, bo niedługo na przykład będzie powstawać gra Harry Potter w wirtualnej rzeczywistości, coś takiego jak Pokémon Go, to oczywiście ja jestem ekspertem od Harry'ego Pottera, więc pomogę wam we wszystkim. Więc ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej gier w wirtualnej rzeczywistości, tak jak wam powiedziałem, to napiszcie w komentarzu. Zostawcie lajk, jeżeli film wam się podobał. Ja z moją niesamowitą fryzurą już niedługo lecę do fryzjera, więc proszę się nie oburzać. Zobaczymy się na pewno w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie!